Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake. Więc w ostatnim odcinku udało nam się uratować Gacusia w pewnym sensie. On jest gdzieś tutaj, jeżeli się nie mylę. Wiem, że wszystko wraca do normy, ale norma tego miasta to nigdy nie był dobry stan. No cóż. No, on gdzieś tutaj był. Więc udało nam się go uratować, a dzisiaj idziemy uratować Skalmara. O, tu jest. Tutaj mamy Gacusia, który niestety nas atakuje. No dokładnie. To ochroni mój zadek. Okej. Okej. Więc idziemy dzisiaj uratować Skalmara. Trzymaj się, Skalmar! Twoi dwaj najlepsi kumple pędzą ci na ratunek! Dokładnie. O, szybko się załadował. Padgar! Manaka! Spanjegar! Nie bla bla? Rrr. Grrr. Okej. Da! Okej. Okej. Czyli mówią w języku jaskiniowców, okej. Teraz trzeba chyba biec szybko. Czyli chyba nie do końca będziemy wiedzieć, co oni mówią, ale dobra. O kurde. Okej. Okej. O nie! Ashra! Skalmar, Panuga! Porifera! A, czyli jednak coś tam rozumiemy. Okej. Dobra. Chodźmy. Wielkie łup. Aha. Tutaj nie robimy takiego ten, tylko... Okej. Ale nadal latamy na pizzę, oczywiście. O. O! Okej. Musimy go trzasnąć. Jest pod ziemią. I potem tak, dobra. Okej. Czyli w sumie nie jakiś trudny. Ponownie. Dobra. Możemy wejść na górę, ale najpierw... Bierzmy no.
bąbelki. Wiadomo, o co chodzi. Ej. Dobra. Idealnie wymierzone. Dobra. Cyk. Oj, dobra. Bonga, bonga. Śniadaniowa ta bonga, bonga? Ucieczka z ta bonga, bonga. Okej. Ta bonga, bonga. Ej, jakaś złota łopatka. Auć. Dobra. Trochę im się udało. A, dobra. Dalej szukać skalmara. Okej. A więc. Okej. A jeszcze jeden? Oj. A jeszcze. Okej. Obroty. No i tyle. Dokładnie. Okej. Okay. Jakby wiemy już, że one gryzą. Okej. Okay. I tutaj. Mamy go. O nie. Ocalić skala, kumple. Ta bonga, koledzy z pracy. Tocząca się skała. Okej. I trójkąt, żeby zaskoczyć, dobra. Skała toczy się, babum!
To chodźmy na skałę, a toczy się babum. Aha, dobra. Czyli to w taki sposób działa. Co teraz ze skałą? A, dobra. Musimy teraz na nią dolecieć. Dobra. Może jednak nie zeskakujmy z niej. Dobra. No chyba, że teraz. Dobra. Oj, oj, oj. Złap meduzę, by obudzić Dorudona. Okej. Złapmy meduzę. A, mogę. Okej, mamy. A, musimy zebrać 15 meduz. No dobra. Nie dolecieliśmy do kamienia. Niedobrze. No da... Patryk, serio? Ty tak na serio, Patryk? O mój Boże. No dobra. Okej. To było genialne. To był najlepszy timing w świecie. Dobra. Teraz mamy już te meduzy. Okej. Zbierzmy najpierw wszystkie może z tu. W lawie. Dobra, jeszcze 6. Dobra. Teraz tu. Dobra. No, dawaj. No, dawaj. Dobra. Dobra, jeszcze dwie. Okej, skałę mamy tutaj. Dobra. Chodźmy z tamtej strony. Dobra. Okej. No i minus, że go nie widać na początku. Trzeba mieć dosyć szybką reakcję. O nie. Dobra, nie zebraliśmy wszystkich z tej lawy.
więc chodźmy. Ostatniego z lawy i chodźmy obudzić do Rudona. Kozak. Dobra. A teraz idziemy znowu tu. I idziemy na górę. Okej. Wybieramy dalej galaretkę. Tak, dokładnie. Ciach. Dobra. Okej. I idziemy do jaskini. Aha. Okej. Dobra. Czyli ślizgamy się. Chodź. Okej. Źle. O nie! Okej! Wróciłem. Masakra. Bardzo intens. Widzę. O nie! O nie! No dobra. Jeszcze raz. Dobra. Cyk, cyk. Lecimy dalej. Tym razem dla odmiany spróbujmy zebrać jednak te zdrowie. Okej. O nie. Nie spadajmy. Dobra. Okej, obroty kamery tutaj nic nie działają. Okej. Tędy. Dobra. Pewnie mogłem polecieć na górę, jakąś dodatkową rzecz zebrać, czy coś. Ale niestety. Dobra. Cyk. No i dobra. Dobrze, że się to już skończyło. I możemy teraz lecieć dalej. Ratować z Kalmara. A, dobra. Okej. I... Aha, dobra, gejzer. A! Okej. Nie ogarnąłem. Jeszcze raz.
No, to są haczyki. To jest pierścień. I lądujemy na tym, dobra. Idziemy po platformach. Okej, czyli lawa je zabija. Bardzo fajnie. Dobra. Uff, dobra, nie zbieramy tamtego, lecimy dalej. Nie mamy za bardzo czasu. No dobra. Cyk. Kolejne? Co jest? Dobra, teraz się mogę to zająć na spokojnie. Chodź. Okej. No i możemy iść dalej. A, skała. O! Okej, możemy na nią nie trafić. Czemu by nie? Dobra. Rolling, rolling, rolling on the skała. Dobra, zbierzmy zdrowie. Się przyda. Dobra, nie udało się. Teraz bokiem. I tutaj. Ha. Okej. Nie! O, nie. Okej. Niestety, dziura była trochę nieprzewidywalna dla mnie. Tym bokiem. Nie i teraz. Cyk, cyk. Dobra. Co my tu mamy? Wybacz ta bonga. Okej. Aha, okej. No dobra. Kolejna sekwencja ślizgająca. Nieważne. No jak? Od początku, no halo. Dobra. Skupmy się. Okej.
Okej. Nie skupiam się. Dobra. Dobra. Jest. O! Mamy spota. Udało nam się znaleźć spota, bo ostatnio też odebraliśmy kilka zadań właśnie dodatkowych. Okej. Teraz musimy rozwiązać zagadkę. Czyli rozumiem, że musimy odtworzyć ten obrazek z tyłu. Chyba. Albo i nie. Zobaczmy. Chyba, że to jest to. A najpierw idzie to. To wycofajmy. Teraz wycofajmy to. Co ma być drugie? Meduza. Czyli to. Na razie na tył. Trzecie jest ryba. Czyli jest, okej. I teraz tamto i wulkan. Serce, dobra. Cokolwiek tu jest dużo tych miejsc teraz. Aha, dobra. To było... To jest dobrze. To jest niedobrze. Teraz jest dobrze. A, dobra, bo tu nie ma tego, dobra. Czyli wszystkie o jeden. Tak i... Tak. Okej. Aha! Dokładnie. Ag, ag. On chyba nie ma mózga. Unga, nie koral, Spanczgar. A. Co jest? A, pokonaj pom-pom. Okej. Jak mamy pokonać pom-pom? A co pom-pom robi? Okej. Ha, dobra. Musimy się tam dostać. Coś z tym zrobić. Okej. I to działa, okej. No dobra. O. Okej, teraz tu. Dobra. I teraz tu.
O! Okej. Okay. Co teraz? O! Ej! Jasny gwint! O! Okej. Dobra. Okej. Tak. Tędy. Tędy. Skok. Tu. 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 Skupmy się. Okej. O nie. Dobra. Udało się. Genialne, SpongeBob, genialne. Uch, Skal utknął tu z dwoma kretynami, nie? Unga żarty. Okej. Okay. To taki zrobił szybszy poziom. Od poprzednich. Mamy Skalmara. Ciekawe, czy pom-pom też? Czy pom-pom nie? A teraz już dłużej ładuje. Tylko wcześniej tak szybko załadowało. Dobra. Okej. Okay. No i jest. Spanch gegar gada bada bada gagan bunga. Okej. Okay. Skalmar, nie wiem czy zauważyłeś, ale chcę, żebyś usłyszał to ode mnie. Nadal mówisz jak kalmar jaskiniowy. Ham gaga. Gaga. Wygląda na to, że słownictwo Skalmara utknęło w odmętach kosmicznych szczelin. Madam Cassandra pomoże nam je odzyskać. Okej. Okay. Porozmawiaj z Kassandrą. Wrócił mój ulubiony gąbko sługa. Ufam, że przyniosłeś dużo galarety. Tak jest, Kassandro. Ale czy mogłabyś jej użyć, żeby przywrócić Skalmarowi zdolność wysławiania się? Ten kosmiczny galimatias zupełnie go jej pozbawił. Tej drogocennej galarety nie wolno marnować na drobne niewygody łysego morskiego stworzenia. No, to niezły pocisk. Tu chodzi o szeroką, naprawdę szeroką, najszerszą perspektywę. Moja jedyna w życiu okazja na podbij... To znaczy ocalenie. Ocalenie świata. Tak. Tak. Cóż, skoro nie jesteś w stanie pomóc Skalmarowi, muszę znaleźć kogoś, kto jest. Kogoś elokwentnego, kogoś z bogatym słownictwem. Tylko kogo? O, może Gacuś. Świetny pomysł! Gacuś to prawdziwy erudyta i na pewno ma jakieś książki, które pomogą Skalmarowi. Natychmiast chodźmy do jego biblioteki. Tak, poza tym umie powiedzieć miau. O, rany. Cóż, jak już się z tym uporacie, oto nowy kosmiczny kostium na waszą następną wyprawę po galaretę. Co tym razem?
O! Jesteśmy błaznem. Ja jestem też kanciasto porty i gotowym uratować kolejnego kompana. Hurra! Okej. Okay. Koniec z odważeniem. Końcu! Bikini Dolne znowu jest tak nieprzewidywalne jak dalej. Okej, coś zrobiliśmy. Okej, a więc musimy teraz lokalizować kolekcję książek Gacusia w pobliżu Ananasa SpongeBoba. Ale ten odcinek już trochę trwa i trochę trwa już długo. To ja zakończę tutaj. I dalej będziemy kontynuować w następnym odcinku. Więc ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.